Siemaneczko w kolejnym odcinku. Dziś wybraliśmy się do opuszczonego domu. Takie są pogłoski tego miejsca, także sami widzicie. Jestem na strychu, nagrywam czołówkę, bo na dole mało dostępne miejsce do nagrywania jest. Także ze strychu będziemy schodzić i będę wam pokazywał następujące miejsca. Jeśli się państwu będzie podobał ten materiał, zostawcie łapeczkę, zostawcie subika na rozwój kanałów oraz komentarz motywujący do dalszego działania. A ja co, nie przedłużam dalej i zapraszam was do oglądania tego materiału. She got that red hair, red jeans. She so bad like Carly. Snap me, baby, give me taco. Fuck me in the car, please. This ain't your Pokemon. Aby właśnie zaczynamy zwiedzanie tego obiektu. Sami państwo widzą, tak się to wszystko przedstawia. Widzicie sami. Miał być gość specjalny, ale sobie olał sprawę. Trudno. Ja się nie przyjmuję. Sam też potrafię robić dobry materiał. Już tyle. Po prostu mnie olał i jak się to mówi. Czekajcie, czy przejdę tam dalej. Zobaczę. Spróbuję wam idealnie wszystko pokazać. Czy tam przejdę? Nie, tam są gwoździe, zaraz kurtka rozerwana. A tu przejdę. Zobaczę. Miarę stabilne. Czekajcie. Przejdę może tak. Dobra. Pokażę państwu. Się to przestawia, ten strych. Oj, tak tam się wszystko przedstawia. Dobra, aby stopniowo schodzimy na dół i będę wam po prostu miejsca pokazywał. Pomieszczenia. Dobra, pierwsze pomieszczenie to jest to. Wszystko jest zerwane, trzeba uważać. Widzicie, nawet gierka na PC się została. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Co państwo widzą? Sporo tu takich, nie artefaktów, ale takich rzeczy pozostawionych, takie browarki, jak sobie państwo widzą. Taka sterta śmieci. Czy mogę wyjść? Tak widzę, co się przedstawia. Tapka. Sami widzicie. Resztę spróbuję się dowiedzieć o tym miejscu w lektorze. Także albo lub w opisie. Jak to mówią. Dodam. Dobra. Lecimy. Dalej. To jest taka kuchenka, nie? Taka do rozpalania. Ja mam taką powoli w dołu. Co widzicie? I słyszycie? No to tak wyjście jest na ten balkon. Nie będę się mocno chwilował. To nieprzyjemni lokatorzy, tak zwane jest. No a tu macie, widzicie, sterta śmieci.
wszystko leży. Trzeba być czujnym, żeby ząbków nie wybić. Jedynek. Co tu się znajduje? A, coś takiego. Dobra. Wszystko tu się znajduje, jak sobie Państwo widzą. W tym miejscu. Trzeba uważać, żeby zębów nie wybić. Szafeczki, nie szafeczki. Wszystko jest. O, teraz pokażę Państwu. Nawet to się zostało. Czy dalej przejdziemy? Spróbujemy nawet, nie? Bez ryzyka nikt co szampana nie pije. Tak się to wszystko przedstawia. Taka szafka była. Buja się. O, nawet telewizor się zastał. Tu może ktoś przybywa ogólnie. To nieźle. No i tam to jest takie powierzchnie. Widzicie? Tu kolejne. Nam szafa nie przeszkadzała. W tym stylu robię kalendarze z 2020. Coś tak mniej więcej się przedstawia. Kolejne. Leży case i kalendarz. A lodóweczka. Co widzicie? Pusta. Dobra. Reklamówki z Biedronki. Dobra. Lecimy do kolejnych znalezisk. Też było ciężko, jak się to przedstawia. Wszystko. Przejdziemy dalej. Sami widzicie. Coś takiego przedstawia. Dobra. Przejdziemy dalej. Już coś takiego. Co się przedstawia. Teraz Państwu pokażę. Jeśli nie zjadę jak John Rambo.
coś takiego się przedstawia. Chcę Państwo widzą. No dobra. Jeśli się Państwu będzie podobał ten materiał, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję ze dzwonkiem. I oglądajcie ten materiał, bo będzie warto. A ja co, żegnam się z Wami i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Siema. My już właśnie zakończyliśmy to nagrywanie tego obiektu. Jeśli się Państwu będzie podobał ten materiał, wiecie co tam robić. Kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia ode mnie o nowościach. A ja co? Tyle Wam chciałem powiedzieć. No i żegnam się z Państwem. Dzięki za obejrzenie tego materiału i widzimy się na kolejnych wyprawach. Siema!